Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o spekulacjach transferowych prosto z Wielkiej Brytanii. Zapraszam. Jak poinformowali angielscy dziennikarze, podczas kolejnego okna transferowego może dojść do interesującej wymiany pomiędzy Tottenhamem i Manchesterem United. Według brytyjskich dziennikarzy, Czerwone Diabły pragną pozyskać Danny'ego Rose'a, a w przeciwnym kierunku miałby powędrować Luke Shaw. Shaw od początku występu w ekipie z Old Trafford nie może przebić się na stałe do wyjściowej jedenastki. Wpierw dwie potworne kontuzje wykluczały go na długie miesiące. Obecnie, delikatnie mówiąc, nie najlepsze zdanie o obrońcy ma Mourinho, który uważa, że piłkarz nie przykłada się do treningów i nawet jeśli daje mu szansę, to tak jak ostatnio, szybko ściąga go z boiska. Dużą sympatią natomiast darzy Shawa Mauricio Pochettino. Argentyńczyk prowadził lewego obrońcę jeszcze podczas pracy w Southampton i to właśnie pod jego skrzydłami talent aktualnego zawodnika United został oszlifowany. Danny Rose już poprzedniego lata liczył na angaż na Old Trafford, to zakończyło się nawet sprzeczkami z Pochettino. Aktualnie lewy defensor nie ma już tak silnej pozycji w ekipie Spurs jak wcześniej i argentyński szkoleniowiec z chęcią wymieniłby go na nowego zawodnika. Manchester United postanowił również wejść w paradę Arsenalowi i zaczął monitorować sytuację Andrija Żywkowicza. 21-latek już jakiś czas temu znalazł się na celowniku Arsena Wengera. Francuz obserwował skrzydłowego jeszcze kiedy ten bronił barw Partizana. Menedżer Arsenalu wtedy nie zdecydował się na sprowadzenie Serba, co nie oznacza, że o nim zapomniał. Wysłannicy kanonierów w miarę regularnie pojawiają się na spotkaniach Benfiki, by przyjrzeć się Żywkowiczowi. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce podczas meczu ligowego. Wicelider Ligi Portugalskiej mierzył się na wyjeździe z Feirense. Goście wygrali to spotkanie 2-0, a wspomniany Serb rozegrał pełne 90 minut. Skauci Arsenalu nie byli jednak jedynymi przedstawicielami Premier League oddelegowanymi do tego spotkania. Podobny kierunek obrali zwiadowcy Manchester United i według mediów celem ich obserwacji był właśnie Żywkowicz. 21-latek w tym sezonie rozegrał 23 spotkania, na jego dorobek składają się 3 gole i 5 asyst. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, dajcie też łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy wymiana Shawa na Rose'a to dobry deal dla Manchesteru United, czy bardziej dla Tottenhamu. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!